Ale zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, przypominam, że wraz ze startem 9 sezonu organizuję konkurs, w którym wygrywa aż 10 osób karnet bojowy. Wystarczy, że wspierasz mnie z kodem FAREL w sklepie Fortnite, zostawiasz łapeczkę w górę oraz subskrybujesz ten kanał z dzwoneczkiem. Więc jeżeli chcesz elegancko zacząć 9 sezon, a wykonałeś już te 3 kroki, wystarczy, że teraz pod tym filmem napiszesz dowolny komentarz, a w następnym odcinku ogłoszę wyniki konkursu. Chciałem wam jeszcze ogłosić, że dzisiaj o godzinie 19 będzie organizowany turniej streamerów, gdzie będziemy w 15 osób grali tryb deathmatch, więc zapowiada się naprawdę ciekawie i będziemy rywalizowali o nagrody dla swoich widzów, więc mordeczko, nie możecie zabraknąć. Mam nadzieję, że z większością was, którzy oglądają teraz ten film, spotkamy się już o godzinie 19. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja dla osób, które followują mnie na Instagramie. Zmieniłem nazwę swojego konta z Gaming with Farel na Farel YouTube. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się teraz podoba nowa nazwa. Moim zdaniem jest o wiele, wiele lepsza od poprzedniej, ale jak kiedyś zakładałem Instagrama, w ogóle nie zastanawiałem się nad nazwą. Więc jeżeli jeszcze nie followujesz mnie na Instagramie, mordeczko, a brakuje mi już naprawdę niewiele do 100 tysięcy, wspomóż swojego ulubionego twórcę Farela, wbij teraz link, który znajduje się w opisie tego filmu, zostaw tego followka, a ja będę ci naprawdę mega wdzięczny. Ja teraz już nie przynudzam i zapraszam na drugą część odcinka, gdzie razem z Yoshim rywalizowaliśmy między sobą, kto pierwszy zdobędzie 6 kamieni nieskończoności. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Yoshi Hitomayoshi. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć. I dzisiaj razem z Yoshim będziemy rywalizowali między sobą. Yoshi jest po stronie Avengersów, ja jestem po stronie Thanosa i musimy zebrać 6 kamieni nieskończoności, ponieważ znajdujemy się na mapie Thanos Death Run. A wy dajcie znać, moi drodzy, w komentarzu, co sądzicie, czy Thanos zawładnie światem, czy też Avengersi przywrócą ład i porządek na Ziemi. Yoshi, wiesz, jaką masz misję, nie? Ocalić no ja świat? Ja przywrócę ład na świecie. Mam nadzieję, że napiszecie Team Avengers w komentarzu, a nie Team Thanos. Okej. Okay. Moi drodzy, ja chciałem przypomnieć o zostawieniu łapeczki w górę, bo wiem, że takie odcinki z Yoshim bardzo lubicie. Yoshi, za ile łapek się sprzedasz na kolejny odcinek? Za 10 tysięcy. O kurcze. Dobra. 10... Słuchajcie, nie, powiem wam tak. Ostatnio dużo nagrywamy razem. Tak? Słuchaj, tutaj masz łapkę w górę, w tym miejscu, co nie? Weź ją tak, tak... Tak z łokcia. Dokładnie tak. I wtedy... Łapę i wtedy nagrywamy dalej. No dokładnie tak, więc moi drodzy, zostawiajcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał. No i co najważniejsze, sprawdźcie, czy kodzik Farel się wam przypadkiem nie zastawał w sklepie. Okej, Yoshi, powiem tak. Ja się to jest rozpędzam. Kto pierwszy, ten lepszy. Więc ja się rozpędzam. Co? O nie, ja już wpadłem do lawy. Ja też. Doszukamy kamieni nieskończoności. Okay. Jest ich 6 na mapie, tyle ile w ręce Thanosa. Kto je pierwszy znajdzie? O kurde, ej, nie, to nie będzie takie proste. Jakie to jest szybkie, ja pierdzielę. No. To będzie dobre, to będzie ciekawe. Dobra, trzeba tak, na spokojnie. Ej, Avengers, to jest jakieś super moce, używasz? Przepraszam pana, halo. Mam pierwszy kamień. W takim razie, ja czekam na ciebie tutaj. Okej, 1-0 dla Thanosa. Znaczy, 1-0 dla Avengersów. Tak, dokładnie. Ja nie będę złym kolegą, ja na ciebie poczekam tutaj troszeczkę. Okej. Hop, hop. Zoba, cheater. Cheatauri cheatuje. No, to niezły. Parker, yeah. Mam kamień nieskończoności w końcu. Lecimy dalej. Co tutaj w ogóle się dzieje? Jesteśmy w jakimś mieście, tak? Gdzie cała akcja się... To jest. Aha, rozgrywa. Uważaj. Na ściany. Okej. Okay. Musimy skakać po... Po czym? No na pewno nie możemy dotykać ziemi. To na pewno. Ała. I samochodów. Okej, okay, niektórych. Ej, stary, co jest? Dobra, ja... Musimy to jakoś wyczaić. Hop. Na śmigło w helikopterze pewnie. Ała. Dobra, na dach można jeszcze. Ała. W helikopterze mówisz? Ta, na helikopter możesz wskoczyć, czekaj. Hop. Jak graliście, jak kiedyś w telewizji oglądaliście Hugo, to zostawiajcie łapy w górę. Zobaczymy, ilu nas jest. I najbardziej mi się zawsze chciało śmiać, że oni tam mieli opóźnienie transmisji z tym, z graniem tak. na ich tych całym systemie i ludzie się bejtowali. Tak. Bo nacisnął, a poleciał w lewo, nie? Okej, okay. Powiedz mi, aha, dobra, okay. Bo ja to źle robię, ty wskakujesz na tym... Bus z jedzeniem, później na drzewo. Ała. Na śmigło teraz, no stary. Dobra, mam kamień nieskończoności, drugi. Dwa. Ej, ja też! Dla mnie. Kurczę, 2-0 dla Avengersów. Ej, ale to było łatwe. Zbejtowali nas. To było łatwe. Dobra, czekaj, a tutaj co? Nie wiem, idę. Idę do przodu. Idziemy, no, idziemy.
Wiesz co, tu już musimy skakać, mi się wydaje, po tym. Na śmigło. Dobra, tu jest helikopter, okej, śmigło. Cyk, teraz hop! Dobra, to jest wyścig, hop. Gościu. Z drogi, a nie. Okej, 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 okej. Nie! Dobra, okay. Myślałem, że zginę. I mam trzeci kamień. Co? Już? Takie proste? Jej, dobra. 3-0 dla Avengersów. Dobra, jest coś tutaj. O kurcze. O kurde. Lecę. Ta na 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 na. No nie. Szybki Chitauri, szybki. Dobra, jestem. Jestem i czy kto będzie miał czwarty kamień nieskończoności? Ała. Ała. Jak się to przebiega? Po prostu na pałę. Po prostu na pałę? Tak. Ale to może chyba na szybkości już jakieś, nie? Ach, ale kolejny stage jest bardzo ciekawy. Mrozimy nóżki, grindujemy po... A zresztą co będę ci mówił, zobaczysz. A to weź poczekaj na mnie. No czekam, czekam. Tylko trenuję, jak to przejść. Okej. To zacznijmy razem może, co? Ja nie wiem, gdzie trzeba iść, ale na pewno... Mrozisz nóżkę, wskakujesz na śmigło. Ze śmigła tam na taki balkonik z boku. Ty pewnie okay. Zaraz, ty okay. Zaraz pewnie trafisz. Jakie fajne to jest. Jest bardzo fajne, okay. Tylko nie mogę trafić ten balkon równo. Jestem! Nie! Jest, mam kamień! O stary, co tu się stało w tym momencie? I rzeczywiście, musisz wskoczyć tak na tą barierkę najlepiej. To wtedy polecisz od razu. Tak. Domyślam się. Mi się wydaje, że mi jakiegoś tego Chitauri lewego sprzedali dzisiaj, wiesz, w tym sklepie. Też mi się tak wydaje. On jest taki... Był najsłabszy z miotu. Moim zdaniem. To jest możliwe? Czekaj, ja tutaj... Chwilę, jak ja tu muszę przejść, tędy? Ja ci zaraz tego... ja ci zaraz... Aha, bo tu już jest... Czekaj. Dobra. Aha, jeju, jak ja stamtąd zejdę... Ojeju. Bo ja podnosiłem w ogóle te granaty odpychające, co nie? No ale. Dobra, widzę... dobra, barierka! Prawie że. Hop! 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 Lecę! Lecę! Woo! Jest! Chitauri! Witam, witam, witam. Uważaj, uważaj, uważaj. Dobra, kamień nieskończoności zebrany co prawda po fakcie, ale zobaczmy teraz co tu się dzieje. Yoshi, pewnie ty już rozgryzłeś to wszystko. No nie, bo właśnie chciałem. Elo, lecę! Lecę! Na helikopter jestem. Avengersi nie mogą wygrać. Odejdź! Ej, żyję! Nie wiem jakim cudem, ale żyję. Co to teraz? Co się tutaj robi? Halo? A, lecę! Lecę! Pierwszy! Pierwszy! Mgła! Mgła, uwaga! Oh, yes. Uwaga! Thanks for playing! Oh, yes. Normalnie, mordo! Hop! Szybko na kamień! Zwycięstwo! Ale jakim cudem? Nie podniosłem więcej! A, bo ty podnosiłeś po mnie! Zgadzam z werdyktem ostatecznym. Niestety na ziemi nie zostanie zaponowany ład i spokój, tylko będzie wieczny chaos panował. Ja wiem o co tu chodziło, mogłem przebiec to nie czekając na ciebie, to już się rozwali. Tak jest. Ale ogólnie... Ale dobra, ja podniosłem więcej jako pierwszy. Dokładnie. Mega pogczampik dla Joshiego, że poczekał na mnie, dziękuję ci bardzo. No mi się po prostu udało na sępa wygrać. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Yoshi, ja tobie dziękuję ślicznie za mega zabawę. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.